nie będzie misja łatwa, moim zdaniem wręcz bardzo trudna, ale należy ją podjąć. Pan reprezentuje typową partię czy środowisko polityczne likwidatorskie. Pan chce wszystko likwidować, a my uważamy, że w domenie publicznej środkami publicznymi, którymi państwo dysponuje, należy wspierać organizacje pozarządowe różnymi programami grantowymi i my to robimy. Witam Państwa serdecznie, Kamil Szewczyk, to jest Wieczorny Ekspres, a dzisiaj Państwa i moimi gośćmi są wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Sellin. Dzień dobry, witam. Witamy oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Inicjatywa Polska Dariusz Joński. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, może do Pana pierwsze pytanie. Kiedy i z kim podpiszecie umowę koalicyjną? Jeszcze powierzenie formalne misji tworzenia rządu nie zostało przez pana prezydenta przekazane premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, ale z zapowiedzi poniedziałkowej prezydenta wiemy, że taka jest właśnie decyzja pana prezydenta i od momentu, kiedy to powierzenie formalne nastąpi, mamy 2 tygodnie na konstruowanie tego rządu, przedstawienie programu i konstrukcji personalnej tego rządu, wtedy te rozmowy się rozpoczną, bo bez tego powierzenia właściwie trudno takie rozmowy prowadzić. Oczywiście, nie bądźmy naiwni, jakieś nieoficjalne rozmowy się odbywają. Ja też mam okazję... Pan też łowi wśród PSL-u? Ja mam dobre relacje z politykami z wielu stronnictw politycznych. Z panem posłem Jońskim też? Wśród Platformy też pan łowi, czy? Szczerze mówiąc, myślę, że tak, bo kiedyś pamiętam miły wieczór w czasie pewnego wyjazdu zagranicznego, kiedy bardzo sympatyczną rozmowę żeśmy odbyli, ale to było wiele lat temu. Jeszcze pan wtedy był politykiem formalnie lewicy. I należy rozmawiać. No, politycy powinni ze sobą rozmawiać na temat tego, jakie wyzwania przed Polską, a wyzwania są poważne. Mamy bardzo niestabilną sytuację zagraniczną. Dobrze by było, żeby rząd przyszły Polski był rządem solidnym, a nie chaotycznym. Dobrze by było, żeby realizował dobrą politykę. Ja uważam, że w ostatnich 8 latach w różnych obszarach życia publicznego ta polityka była dobra i żeby to było kontynuowane. W związku z tym z każdymi odpowiedzialnymi politykami można rozmawiać. I powiem szczerze, że ja też taką okazję mam. Więc zobaczymy. No zobaczymy. Od razu, no bo pewna szczerość się należy, od razu powiem, że to nie będzie misja łatwa. Moim zdaniem wręcz bardzo trudna. Ale należy ją podjąć. Odpowiedzialny polityk powinien ją podjąć. I pan poseł Joński, co pan na to? Czy boicie się, że to PiS jednak stworzy koalicję z PSL-em i Konfederacją, czy jednak Platforma sobie poradzi w budowaniu większości sejmowej? Nie, przecież wiadomo, że PiS nie ma większości. To powierzenie przez prezydenta Dudę misji tworzenia rządu Morawieckiemu to jest zasłona dymna przed wielkim skokiem na kasę. No przecież nie ukrywajmy, że o to chodzi PiS-owi i działaczom PiS-u. Ja z przerażeniem patrzę, co się dzieje między innymi w tym słynnym funduszu patriotycznym, który został powołany przez ministra kultury pana Glińskiego, który chcą zabetonować. Dzisiaj słyszę, że nadzwyczajne posiedzenie sesji Rady Miasta w Otwocku, gdzie mają przegłosować współprowadzenie. Czyli samorząd miałby współprowadzić ten fundusz i jednocześnie mają przegłosować z góry na 10 lat prawie 100 milionów złotych z Ministerstwa Kultury. Czyli PiS tak de facto już nie będzie rządził, a chcą jeszcze przerzucić z Ministerstwa Kultury 100 milionów w ciągu tych 10 lat, a samorząd miałby dołożyć 2 miliony złotych. No przecież to jest kuriozum. Ja się ustosunkuję oczywiście do tego wszystkiego, co się tam działo w najbliższym czasie również. Myśmy to opisali też w książce, że tam się cuda działy. No przecież Bąkiewicz bezpośrednio i pośrednio na swoje fundacje w ciągu tych tylko pierwszych 2 konkursów dostał prawie 5 milionów. Przecież dostawał na samochody, na głośniki. Panie ministrze, jak to jest w ogóle możliwe, że on dostawał ośrodek? Fundusz Patriotyczny był w wynajmowanym budynku, a Bąkiewiczowie ufundowali fundacji wielki ośrodek w otulinie Mazowieckiego Parku pod Warszawą, prawie o wielkości hektara, to się w głowie nie mieści. Ja mam nadzieję, że również karnie odpowiedzą ci wszyscy, którzy przekazywali te pieniądze. Po pierwsze Gliński, po drugie Bąkiewicz, po trzecie Pan minister też? Sellin? A pan Sellin za to odpowiadał?
No pytanie, kto decydował o powołaniu tego funduszu patriotycznego? Ja przede wszystkim uzupełnię wiedzę pana posła, bo jest słaba i jeżeli pan chce atakować, to niech się pan lepiej przygotuje. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Instytut Myśli Narodowej i Chrześcijańskiej Demokracji. Nie, Instytut Myśli Narodowej. Ale w skrócie wiemy doskonale Instytut. Panie redaktorze, niech pan minister. Nie przerywałem, mimo że padały ostre słowa. Powołaliśmy Instytut Myśli Narodowej i Chrześcijańsko-Demokratycznej. Nie chrześcijańsko-demokratycznej. Co pan opowiada? Imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Ale ja wiem na ten temat więcej niż pan. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. W skrócie się tak mówi, ja panu przedstawiam pełną nazwę. Chrześcijański, no co pan, zmienił nazwę? Pełną nazwę panu przed chwilą przedstawiłem. I patronami tego instytutu jest Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski, czyli jedni z pięciu najważniejszych ojców naszej niepodległości sprzed 100 lat. Ta instytucja powstała właśnie w okolicach rocznicy odzyskania niepodległości, bo uznaliśmy, że tradycja myśli i narodowej, i chrześcijańsko-demokratycznej jest ważną tradycją, dotąd dosyć zaniedbywaną i instytucjonalnie niezaopiekowaną. I w ramach tego instytutu jest program grantowy, który się nazywa Fundusz Patriotyczny. Teraz dopiero do tego dochodzimy. To nie jest współprowadzone przez ministra, my współprowadzimy instytucję. A ta instytucja ma program grantowy pod tytułem Fundusz Patriotyczny. I ta instytucja odpowiada za to, mając środki, jak ten fundusz jest dzielony. I moim zdaniem on był dzielony w ostatnich latach bardzo ciekawie, bardzo dobrze, bardzo ciekawym inicjatywom i organizacjom pozarządowym. Pan się skupia tylko na jednej organizacji pozarządowej, jednym nazwisku, a tego było setki, jeśli nie tysiące w ciągu ostatnich kilku lat w całym kraju. A jeśli pan ma jakieś zastrzeżenia do jednej organizacji pozarządowej, jakimiś ostrymi słowy chce tę organizację określać, to proszę pójść do prokuratury i powiedzieć, że pana zdaniem robią organizację. Państwo robiliście dzisiaj konferencję w Sejmie, tak, na ten oczywiście, temat. Oczywiście, oczywiście. No przecież Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, już tak rozwijając, chociaż mówię w skrócie, bo ludzie wiedzą, o co chodzi. Chodzi o fundusz patriotyczny, bo ten fundusz rozdysponuje nasze publiczne pieniądze. Dlaczego powstał? No wszystko było na taśmach Dworczyka. Otóż dogadał się Bąkiewicz z Morawieckim. Bąkiewicz miał atakować m.in. Trzaskowskiego przed wyborami prezydenckimi, pomagać Dudzie. W zamian za to jego ludzie zostali powołani do tego instytutu i odpowiadają m.in. za dzielenie pieniędzy. No to się w głowie nie mieści. Nadmiar publiczne etyki pieniędzy. Podejrzliwości, panie. Nie, to są charakterystyczne i dla pana, i dla pana posła Szczerby. Natomiast prawda nie, jest taka, pan że proszę... Przerywa, no dobrze, no, dobrze. Teraz pan, pana czas, proszę bardzo. Pan posł Jański. 1,5 miliona złotych na ośrodek. Jaki ośrodek? Do czego? Do czego ten ośrodek jest potrzebny? Znaczy, nie ma celowości wydawania. Mało tego. My kiedy byliśmy po raz pierwszy na tej kontroli, okazało się, że te dwie fundacje, czy te dwie organizacje związane z Bąkiewiczem dostały przez ekspertów tak delikatnie skrytykowane, ale dostały pewną pulę punktów i okazuje się, że ktoś po drodze dodał im te punkty. Jak się okazuje, dyrektor dodał, nam powiedział, że mógł sobie dodać, żeby w ogóle zostały zakwalifikowane, bo tak były źle napisane. Więc tak, samochody, nagłośnienie, ubrania, nawet paliwo do samochodów i do tego wielki ośrodek. Panie ministrze, oburza to pana czy nie? Nie, nie oburza, dlatego że to jest wszystko zgodne z prawem. Organizacje pozarządowe legalnie działające w Polsce zasługują na wsparcie państwa i nigdy takiego wsparcia państwa jak w czasie naszej rządów, jak w czasie naszych rządów dla NGO-sów generalnie nie było. Narodowy Instytut Wolności temu służy. Instytut Myśli Narodowej i Chrześcijańsko-Demokratycznej również z tym swoim funduszem patriotycznym. I po to są te pieniądze publiczne, żeby na NGO-sy je dzielić. Pan się skupia na jednym nazwisku, jednej organizacji, a tego były setki i tysiące. Proszę sobie wziąć listę i powiedzieć, jakie się ma zastrzeżenia do aktywności patriotycznych. Nie, no jeszcze jeden. Pan poseł Joński jeszcze w tym wątku. No pan mówi, że ja się skupię akurat na nim, bo wiem, co on robił i za co był skazany między innymi, a wy mu dajecie ogromne pieniądze, ale to jest jedna rzecz. Natomiast tylko w tym roku, jakbyśmy popatrzyli, fundacja związana wprost z współpracownikiem premiera Mateusza Morawieckiego dostała między innymi z tego funduszu patriotycznego 2,5 miliona. I teraz to Andrzej Duda mówił. Nie podejmujcie... Związana ze współpracownikiem. Tak to można, wie pan, różne więzi... No, współpracownik Morawieckiego ma fundację i dostał 2,5 miliona. A ta fundacja jak się nazywa? Podam panu po tym, nie przywiązuję się do nazwy, bo oni tak często zmieniają. Pan Bąkiewicz już tyle fundacji ma i wie pan, i nazywał je, że szkoda się przywiązywać do nas tych fundacji. Chodzi o nazwiska, tam nie ma przypadkowości. Chodzi mi o to, że teraz
powinniście ustąpić, bo my mówimy jasno, rozliczymy i zlikwidujemy ten instytut, który się szumnie nazywa tam i odwołuje do patriotyzmu, do wielkich nazwisk, a tak de facto jest skarbonką i takim przepompowywaniem pieniędzy do ludzi obecnej władzy. I tak było jak na tych mailach Dworczyka. Za co to dostał Bąkiewicz? Za atakowanie między innymi Trzaskowskiego. I dlatego, co całe środowisko Bąkiewicza się od niego odwróciło, przeczytało te maile, że tu chodziło o kasę. Jasne, o kasę. W Warszawie też mamy do czynienia z wydatkami, prawda? W Warszawie no to jajo patriotyczne, czy strefa relaksu i tak dalej, prawda? I różne lewackie organizacje, czasami bardzo agresywne, które otrzymują. Nie znam tych, którzy... Przecież Bąkiewicz atakował ludzi. On został przecież skazany. Kto to w ogóle? To panie pośle, dajmy teraz odpowiedź panu. Pan reprezentuje typową partię czy środowisko polityczne likwidatorskie. Pan chce wszystko likwidować, a my uważamy, że w domenie publicznej środkami publicznymi, którymi państwo dysponuje, należy wspierać organizacje pozarządowe różnymi programami grantowymi i my to robimy. A wy chcecie likwidować Instytut Myśli Narodowej i Chrześcijańsko-Demokratycznej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Instytut Pamięci Narodowej, tak ważną i zasłużoną instytucję dla budowania polityki pamięci od ćwierć wieku już działającą, z niezwykle dobrym i korzystnym debaty publicznej dorobkiem. Sondaż dla Dziennika Gazety Prawnej. Dokładnie. Media publiczne chcecie likwidować. Partia likwidatorska. Żeby CBA i PNS zostawić. Jak pan, panie pośle, dokumentuje? Wytłumaczymy ludziom, co tam się działo przez ostatnie lata. Część społeczeństwa, oglądając tylko tak zwane publiczne media, publiczne, czyli rządowe, pisowskie, nie wie, co tam się działo. Przecież tak de facto... Ale gdzie? No między innymi w CBA. Kto poniósł odpowiedzialność za to, że kasjerka ukradła pieniądze? Kto? Jaki szef CBA? Przecież... Nikt. Jak to mogło być, że twórca CBA, znaczy ten, który stał na czele CBA, Kamiński i Wąsik, został skazany, a ułaskawił wasz prezydent, tak? Ułaskawił go. Za co? Za przekroczenie uprawnień, za podżeganie do popełnienia przestępstwa. Oni za to odpowiadali. Oni stworzyli tą formację po to, żeby chronić swoich i atakować innych, żeby podżegać oczywiście, żeby płacić ogromne pieniądze. Znaczy dość tego. Znaczy mamy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest policja, chociaż dzisiaj skompromitowana z tym słynnym komendantem na czele, który myślał, że głośnika, a się okazało, że to granatnik i stracił słuch. Ale mogę, bo tutaj... To dobrze, to pan minister Sellin odpowiada i ja rozumiem, że chcecie zlikwidować wyspecjalizowaną służbę zwalczającą korupcję w Polsce, bo choćby, dzisiaj mamy informację o tym, że burmistrz dosyć ważnego miasta, związany chyba z waszym środowiskiem politycznym, złapany na gorącym uczynku, właśnie oskarżony jest o praktyki korupcyjne. Rozumiem, że wam to przeszkadza również dlatego, że bardzo ważny polityk Platformy Obywatelskiej, że bardzo ważny polityk Platformy Obywatelskiej, który był kiedyś ministrem skarbu w waszym rządzie, potem skarbnikiem miasta stołecznego Warszawy, Włodzimierz Karpiński, jest pod poważnymi zarzutami na poważne miliony nawet złotych praktyki korupcyjnej i siedzi w areszcie, a teraz ma być wysłany do Parlamentu Europejskiego. A takie prawo pozwala na to. Ale dlaczego oni przeciwko temu nie protestują? Dlaczego nie mówią swojemu koledze, słuchaj, to jest nieprzyzwoite. Twoi wyborcy, być może ci z 19 roku, nie życzyliby sobie w Parlamencie Europejskim, widząc, pod jakimi zarzutami ty funkcjonujesz. A oni wręcz się cieszą z tego i to popierają głosami ważnych polityków Platformy, że można się w ten sposób od odpowiedzialności ukryć. Panie pośle, pan Dariusz Joński, jak pan komentuje tą kwestię z Włodzimierzem Karpińskim, który mimo tego, że jest wniosek o uchylenie aresztu, chce zostać europosłem. Ale wie pan, ciężko się odnieść do sprawy, gdzie on jest bez wyroku i bez aktu oskarżenia. 8 miesięcy w areszcie, tak? 8 albo 10 miesięcy w areszcie. On chciał poznać akt oskarżenia chociaż. A nie ma aktu oskarżenia, on siedzi. Akt oskarżenia, 10 miesięcy w areszcie. Tak etycznie, moralnie. Nie znam tej sprawy, chciałbym zobaczyć akt oskarżenia. A nie, że ktoś siedzi w więzieniu, czy tam w areszcie i czeka, bo dopiero jest pisany. Ja bym chciał wiedzieć, jak jest pisany, za co mu zarzucają. Natomiast, jak już mówimy o CBA, no proszę zwrócić uwagę, 8 lat. Niech pan wymieni jedno nazwisko polityka PiS-u, który za cokolwiek odpowiedział. Ostrołęka, 2 miliardy w piach. Afera respiratorowa. Daliście handlarzowi broni, który nigdy nie powinien, 160 milionów. Faceta nie ma, Cieszyński, który podpisywał umowę, na jedynce do Sejmu wszedł. Dalej. Jak jesteśmy przy CBA, kto kupował Pegasusa, który podsłuchiwał nie tylko opozycję, ale również dziennikarzy i innych? No przecież CBA kupowało i nielegalnie używaliście to. Dalej, kopertowe wybory. Kto? I dlaczego za to nikt nie odpowiedział? 70 kolejnych milionów. Gdyby pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiać, to ja bym się przygotował, przyniósł papiery. Afera NCB. No ja wiem, że odpowiedział, nie jest pan w stanie odpowiedzieć. Afera NCB. Gdyby nie nasza kontrola... W dwuosobowej agencji śledczej pan się w tym ostatnio wyspecjalizował. Gdyby nie nasza kontrola i dziennikarze niezależni,
to w NCBR-ze wypłacono by 300 milionów dla nieuczciwych firm. Poleciał wiceminister, żadna z tego pociecha, bo to akurat wiadomo, kto stał za tym. Ale 300 milionów wstrzymaliśmy wypłatę. 300 milionów. My, panie redaktorze, my w sytuacji, kiedy są jakieś wątpliwości o charakterze moralnym wobec naszych polityków, zawsze podejmowaliśmy polityczne decyzje, że ich nie ma. Choćby pewien senator, na przykład z poprzedniej jeszcze kadencji, związany z nami, który już nie żyje, już nie będę przypominał jego nazwiska, że ich nie ma, tak? Natomiast w życiu publicznym, że prosimy, żeby jednak dalej tych funkcji nie pełnili. Natomiast wy na przykład przez kilkaset dni wsadziliście na stanowisko trzeciej osoby w państwie polityka, który jest pod poważnymi oskarżeniami od setek ludzi, z imienia i nazwiska, którzy takie zeznania złożyli o to, że były praktyki korupcyjne w pewnym szpitalu na Zachodnim Pomorzu. Pan zeznawał w tej sprawie? Nie, ale są w akcie oskarżenia zeznania. U pana były nie, te osoby? Wiemy o tym, że są takie osoby. I chroniliście go pod immunitetem i nie pozwoliliście nawet rozpatrzeć tego immunitetu w Izbie, gdzie mieliście większość. Nie ma się co oszukiwać. Panie proszę, to za chwilę, panie ministrze, mam pytanie. Platforma zapowiada wielkie rozliczanie. Mają powstawać komisje śledcze do spraw inwigilacji. Nie tylko. Obawia się pan czy Prawo i Sprawiedliwość? Obawiacie się tych rozliczeń? To się skończy niczym, tak jak po 2007 roku, kiedy też ale są szumne, wielkie zapowiedzi, że będzie wielkie rozliczanie. Są szumne, wielkie zapowiedzi. Jesteśmy gotowi do odpowiedzi na wszelkie pytania. Jeżeli jakieś organa będą zaciekawione i będą chciały o bilans naszych rządów pytać. My się tego nie obawiamy. Myślę, że oczywiście takie emocje nakręcili przeciwko nam. Tak duży elektorat, powiem wprost, nienawistny stworzyli przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, że muszą jakieś igrzyska pokazać, rozpocząć, zrobić jakiś teatr, jakiś cyrk wokół tego, że rzekomo nas rozliczają i tak dalej, ale to się skończy niczym, bo jestem przekonany, że we wszystkich obszarach polityki publicznej, za którą mieliśmy odpowiedzialność, działaliśmy zgodnie z prawem, więc tutaj się to będą tylko i wyłącznie igrzyska. Panie pośle, tak jak pan minister mówi, robicie igrzyska? Będą fakty i dokumenty, tak jak w naszej książce. Żaden polityk PiS-u, łącznie z ministrami, premierem, a nie jesteśmy anonimowi w tej książce, pokazujemy liczby, kwoty, kto wyprowadził, kto podpisywał, nikt nas nie pozwał. I tak samo będzie na tej komisji. Chcemy otworzyć ludziom oczy na to, co się działo przez ostatnie 8 lat. I chcemy na przykład zapytać, dlaczego Ministerstwo Kultury przekazało Rydzykowi 217 milionów. Co pan to jest? Tak, 217 milionów zostało przekazane w formie znowu subwencji. Znowu pan nie ma wiedzy. Dajmy odpowiedzieć na szybko. 217 szanowny milionów przekazano szanowny panie z ministerstwa w formie szanowny dotacji, panie pośle. Subwencji. Szanowny każda panie pośle. Złotówka zostanie pan się znowu myli i nie ma wiedzy. Przekazujecie, jeżeli pan coś takiego w książce przekazujecie, napisał, nie, to w książce, jest po prostu śmieszne. To jest informacja, którą przekazali dziennikarze śledczy Wirtualnej Polski. Ja ją cytuję, bo jest sprawdzona. 217 milionów. Otóż powstała inicjatywa. Do tego dokładał ręce, będzie pan musiał za to odpowiedzieć. Otóż powstała ciekawa i piękna moim zdaniem inicjatywa, żeby w Toruniu zbudować muzeum opowiadające o historii Polski przez pryzmat tego, jak na tą historię Polski patrzył największy Polak w historii, tysiąclecia naszej historii, na co Polacy wskazują, że ich zdaniem to był największy Polak, czyli Jan Paweł II. On dużo o historii Polski opowiadał i warto opowiedzieć o historii Polski przez pryzmat jego poglądów i jego wypowiedzi. Ciekawa inicjatywa, weszliśmy z nią, nie z żadnym ojcem Rydzykiem, tylko z fundacją Lux Veritatis i to jest instytucja współprowadzona przez NGOs. Mamy parę takich przykładów instytucji współprowadzonych przez organizacje pozarządowe i Ministerstwo Kultury, bo wydaje nam się, że ta postać, Jan Paweł II zasługuje na to, żeby były muzea jemu dedykowane, a wam przeszkadza i Jan Paweł II, i Roman Dmowski, i Ignacy Jan Paderewski. Dobrze, to pan poseł To teraz konkrety, jeśli chodzi o przekazywanie pieniędzy z publicznych różnych ministerstw i instytucji dla ojca Tadeusza Rydzyka. Nie dla Jana Pawła II, tylko na ojca Tadeusza Rydzyka. Ministerstwo Kultury 217 milionów 903 tysiące. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, uwaga, 74 miliony. Ale dla kogo? Przypomnę. Dla kogo? Dostał na geotermię na ojca Tadeusza Rydzyka. Dostał ale na personalnie na ojca Tadeusza Rydzyka? Pan posłucha, pan się nie denerwuje. Ja się nie denerwuję, dostał tylko na geotermię, pan dopyta, gdzie była za niska temperatura wody. Trzeba wydobywać, podgrzewać i dopiero sprzedaje. 500% drożej sprzedaje. A dla kogo? Ministerstwo Sprawiedliwości. Uwaga. 26 milionów 736. Wiadomo, z jego on różne biznesy prowadzi, tak? No ale to jest doskonale wiemy. To jest kpina. Tak. Pan mówi dalej, kogo, ale dalej, mówi dla kogo? Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 15 milionów 422. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 6 milionów 445. Związanych
podmioty związane z ojcem. A to nie jest etyka podejrzliwości. A to pan nie wie, że on ma kilka podmiotów? Jakiś konkretny adres. Jakiś konkretny adres. Dalej. Ministerstwo Edukacji i Nauki 6 300 000. Fundacja PZU 6 milionów. 370 milionów poszło na różne podmioty związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Przecież on na tyle był bezczelny, że jak robił te swoje urodziny, to mówi tak, ten minister mi dał, ale ten nie dał. Mam nadzieję, że się poprawi. A pan dał? Czy pan się nie poprawił? Nie wiem, o czym pan mówi, bo ja nawet nie wiem, o czym pan mówił przed chwilą. Nie wie pan, jakie pieniądze tam przepływały. Dlatego, że pan powiedział, że z różnych instytucji szły jakieś pieniądze, ale tak nie jest. Wyślę panu dokładną informację. Ale dla kogo? Dla podmiotów związanych z ojcem Tadeuszem. Ja na przykład podmiot podałem. Ja na przykład podałem Lux Veritatis. No i między innymi również. Tak jest. Jest ich kilka. Bo on kilka założył, wie pan. Ale jakich? Łącznie z tym, że pan Sasin odpowie, dlaczego przekazywał z naszych publicznych pieniędzy ten słynny miecz, który zakupiła fundacja. Ja pamiętam, byłem wiceprezydentem miasta. Jak podpisywałem umowę, nie wiem, na remont drogi, ja bym długopisu, znaczy pióra nie mogłem dać. Bo nie można. A ten sobie daje miecz za 200 tysięcy. Ryzykowi, biznesmenowi, który sobie robi kasę po prostu na tym wszystkim. To jest kpina. I wyście dołożyli do tego rękę. Bo to nie było dla Ryzyka. Pan minister Jan, no do muzeum, do którego nikt nie może wejść, bo pan Ryzyk zbudował, zamknął i nikt nie... Niech pan wejdzie. Ja tylko proszę dwuosobową agencję detektywistyczną, która się często ośmiesza zresztą z tymi zarzutami. No na przykład w tej sprawie, że pan nie wiedział, jak się nazywa instytut, który zarządza Funduszem Patriotycznym i ja panu przed chwilą musiałem to wytłumaczyć. Albo w sprawie takiej, na przykład zarzuciliście nam ostatnio, że myśmy uruchomili nabory do programów grantowych w ministerstwie, które zawsze są w terminie do końca października albo do końca listopada, ale rozstrzygnięcia są w pierwszych miesiącach następnego roku. I zarzuciliście nam, że w ostatniej chwili, w ostatnich tygodniach naszych rządów, bo wierzycie, że one nie będą kontynuowane, chcemy rozdzielić 200 tam parę milionów złotych na 30 parę programów grantowych, które w ministerstwie są i zawsze są nabory do końca października, czy listopada, ale rozstrzygnięcia temat, dalej. Bo po prostu jesteście śmieszni w tych swoich zarzutach. Zobaczymy, czy będzie się pan śmiał, jak kiedyś państwa zaprosi prokurator. Zobaczymy. Panowie, przywrócenie praworządności, podwyżki dla nauczycieli, środki z KPO, rozliczanie PiSu z nepotyzmu. To są zapisy, które mają się znaleźć w tej umowie koalicyjnej, która jutro najpewniej, tak, panie pośle, będzie przedstawiona przed wszystko południem. Wskazuje na tym, że liderzy to przedstawią. No właśnie, w umowie ma nie być zapisu o liberalizacji prawa aborcyjnego. Dlaczego? A to zobaczymy. Poczekajmy do jutra. Rozmowy trwają. My, jeśli chodzi o nas, to... Lewica bardzo chciała, tak, żeby te zapisy... Ale my również. Do 12 tygodnia powiedzieliśmy tak. Możliwość przerywania ciąży. Mówiliśmy o tym. Liderzy rozmawiają, w tej sprawie negocjują. Pewnie nie wszystko będzie w umowie. Bo jednak pamiętajmy, że podpisujemy umowę wśród trzech dużych formacji, ale... Gdzie są różne emocje, ega, jasne, ambicje, prawda, interesy. Tak, ale przekonują się. Proszę zobaczyć. Jak ja dzisiaj zobaczyłem Włodzimierza Czarzastego, Władka Kosiniaka-Kamysza i zobaczyłem... Czarzasty do liderów, Kosiniaka, że kocham cię, mówi do Kosiniaka Czarzasty. To pokazuje, jaka jest atmosfera. Atmosfera jest miłości i uśmiechu, i to najważniejsze. Czy to nie jest pozór tylko? Nie, polityka miłości? Nie jest, nie jest. My byśmy już stworzyli ten rząd, gdyby nie to, że Andrzej Duda gra na czas i pomaga swoim kolegom, żeby wyprowadzali jeszcze pieniądze i żeby podpisywali umowy intratne. Mało tego, moim zdaniem najbardziej niepokojące jest to, że podejmują wieloletnie zobowiązania, na przykład wybór inwestorów przy CPK. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale przed wyborami CPK miał komponent lotniskowy, czyli lotnisko miało kosztować 19. Byliśmy po wyborach na kontroli. Dostaję informację od prezesa, że 46 miliardów ma kosztować na przykład i że wybrano inwestorów. Więc podejmuje się strategiczne decyzje, jakby tak samo jak tu z Funduszem Patriotycznym, gdzie się chce zabetonować i po nocy o 20 będzie głosowanie w Radzie Miasta, gdzie PiS ma większość. Nie w sprawie Funduszu Patriotycznego. No jak? No przecież mam uchwałę. Nie w sprawie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Z Funduszu Patriotycznego. I pan zmienił teraz. Myśli Narodowej. Chrześcijańsko-demokratycznej. Pełna nazwa. Niech Jezus pan się Maria. Nauczy tego. Wreszcie jak Powiem o sondażu naszym. 52% badanych w naszym sondażu ocenił, że prezydent źle postąpił, powierzając misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Panie ministrze, jak to by się zgadzało mniej więcej z wynikami wyborów, jeśli sumować te głosy wyborców, które poszły na trzy komitety, które to czy nie lepiej od razu Donaldowi Tuskowi było się umawiają? Nie, dlatego że myśmy wygrali te wybory i przyzwoitość nakazuje
i tradycja pewna polityczna wynikająca z Konstytucji z 1997 roku, że pierwszą misję tworzenia rządu otrzymuje ugrupowanie, które wygrało wybory. Ale nie było żadnego komitetu pod tytułem opozycja, który razem szedł do wyborów, tylko osobno Koalicja Obywatelska, która przegrała z PiS-em, Lewica, która przegrała z PiS-em, Trzecia Droga, która przegrała z PiS-em. Więc jest naturalne, że PiS jako zwycięzca tych wyborów, który otrzymał największą liczbę głosów, najwięcej mandatów, najwięcej procent tych głosów, otrzymuje w pierwszym kroku misję tworzenia tego rządu, co nie będzie łatwe, mówiłem o tym, ale mamy do tego prawo i dlatego prezydent taką decyzję podjął. Jeśli chodzi o te rozmowy, jak oni się umawiają na to współrządzenie, to proszę zwrócić uwagę, że to są przede wszystkim rozmowy o podziale stołków, również jakichś rotacyjnych, nowe jakieś oryginalne pomysły. Natomiast w sprawach programowych jest po prostu jedna wielka kpina. Albo wycofywanie się szybkim krokiem z tych obietnic, które padały w czasie kampanii wyborczej, albo opowiadanie o nich, że to były metafory i przenośnie, albo mówienie, że nie teraz, chociaż mówili, że w 100 dni po ukonstytuowaniu się rządów te rzeczy będą zrobione. Teraz mówią, że potrzebują na to więcej czasu. I to jest to, przed czym przestrzegaliśmy, no, że to nie są ludzie, którzy są nastawieni w polityce na pracę publiczną na rzecz dobra publicznego, tylko na frukta. Na frukta wynikające z pełnienia stanowisk publicznych. Więc tak to niestety wygląda, że tu są głównie dyskusje o personaliach, a o kwocie wolnej od podatku 60 tysięcy, babciowe, powrót handlu w niedzielę, właśnie ta aborcja, na którą się też umawiali się, całe szczęście, że nie macie takiej siły, żeby to zmieniać. To wszystko odkładacie albo gdzieś jest na marginesie tych porozumień. Także tak niestety będzie. No, koalicja dziesięciopartyjna. Koalicja dziesięciopartyjna gwarantuje nam jedno, po prostu chaos. Ciągłe kłótnie o sprawy programowe, o sprawy personalne, o sprawy ambicjonalne i taka przyszłość nas czeka, jeśli im się uda stworzyć. Pan poseł Joński, czy pan się nie obawia, że ta wielobarwna, no co by nie mówić, koalicja od wewnątrz was rozsadzi i koalicja nie przetrwa dłuższy czas? Nie, jeśli pan pozwoli, to najpierw pierwsza rzecz, bo pan minister nawet nie wie, jak się nazywa ten instytut i cały czas wprowadza tutaj wszystkich państwa w błąd, więc czytam ze strony z KRS-u, Instytut Dziedzictwa i Myśli Narodowej Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, więc opowiadanie o jakichś chrześcijańskiej, to pan może zauważył kolegę. Ignacy Jan Paderewski był przedstawicielem chadecji. Dobra, ja mówię o całej nazwie, więc niech właśnie pan się nauczy jako wiceminister, chociaż symbolizują jak się instytut nazywa, bo pan nawet nie wie, jak się instytut nazywa, to po pierwsze. Po drugie, my się już porozumieliśmy. I tak jak w Senacie przez prawie 4 lata, no dokładnie 4 lata, jednym głosem więcej potrafiliśmy pokazać, że nic nas nie poróżni, tak samo zrobimy to tu w Sejmie. PiS liczył na to, że Senat rozbije w poprzedniej kadencji, że się nam nie uda, że ktoś wyjdzie, że kupią, bo przecież Kaczyński do perfekcji opanował kupowanie, taki Mejza, Kukiz. Swoją drogą Kukiz też za to, że Morawiecki mu przelał te 4 miliony złotych. Decyzją pana Morawieckiego musi być za to rozliczony, jeden i drugi. No niestety, to są publiczne pieniądze. Więc oni kupowali ludzi tam, rodziny zatrudniali albo przelewali na fundacje. U nas każdy ma lustro. Nikt tego lustra nie stłucze. Każdy chce być w tej koalicji i chce zrealizować program. Bo wiarygodność w polityce, panie ministrze, nie ma ceny. Nie ma ceny. I wystarczy popatrzeć, kto ile dostał głosów, a komu brakło, albo kto był ledwo co nad tym poziomem, żeby wiedzieć, kto tą wiarygodność ma, kto nie ma tej wiarygodności. My ją mamy. Chcemy zbudować 4 miliony więcej głosów, 246 mandatów. To jest wielkie zobowiązanie. Większość w Senacie, większość w Sejmie. Tylko pan prezydent, który blokuje, dając po prostu PiS-owi wprowadzać te środki. Więc no, musimy z tym skończyć. No to lustro, to rzeczywiście. Przyjrzyjcie się Włodzimierzowi Karpińskiemu, którego wysyłacie do Parlamentu Europejskiego. Nawet nie prosicie go o to, żeby w imię przyzwoitości tego nie robił. Pan Gawkowski, który też miał poważne kłopoty, który cały czas na listy jest wpuszczany. Pan Sławomir Nowak, wychowanek premiera. Może pan odpowie na pytanie, dlaczego pan Krzyżyński, który nie rozliczył się za respirator, którego prosicie, żeby tym premierem może był pan marszałek Senatu. Pan marszałek Senatu, może który się chował za immunitetem przez 700 bodajże dni i nie poprosiliście go o to, żeby sam z niego zrezygnował, żeby się oczyścił przed wymiarem sprawiedliwości. Może pan odpowiedzieć na pytanie? Lustro rzeczywiście duże sobie ustawcie. Może pan odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Cieszyński miał jedynkę, a nie rozliczył się z afery respiratorowej? Bo nie ma tej afery. To są bzdury, które opowiadacie. 50 paru milionów nie ma. Proszę pana, panie ministrze, respiratoru nie ma, pieniędzy nie ma, tylko Cieszyński wrócił, miał jedynkę. Zobacz.
Ja widziałem, że respiratory w polskich szpitalach również tymczasowych są. Maria, matko, panowie, dziękuję bardzo. I uratowaliśmy mnóstwo ludzi. Ale tych od handlarza bronią nie ma. Jarosław Selin, dziękuję. Zmienia temat. Dariusz Joński, dziękuję bardzo.